Dziękuję bardzo, panie marszałku, pani minister, panie i panowie senatorowie. Ja mam zaszczyt w imieniu tych trzech połączonych komisji, o których pan marszałek powiedział, przedstawić państwu sprawozdanie. A sprawozdanie to jest wniesienie do Wysokiej Izby o to, aby uznać za niezgodne z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu i Rady ustanawiające ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Proszę państwa, celem tego projektu jest zobowiązanie państw członkowskich do wdrożenia planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania sferą przybrzeżną. To zobowiązuje państwa do opracowania i wdrożenia spójnych procesów planowania, wykorzystania przestrzeni morskiej i zapewnienia zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz ustanowienia odpowiedniej współpracy transgranicznej. Projekt tej dyrektywy określa minimalne cele planów zagospodarowania przestrzennego i do tego należy zapewnienie tam dostaw energii, propagowanie rozwoju transportu morskiego, wspieranie zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora rybołówstwa i akwakultury, zapewnienie zachowania ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrona obszarów przybrzeżnych przed wpływami klimatu. Dodatkowo określa te minimalne wymagania, które mają służyć do osiągnięcia tych celów, a także zintegrowanie, a przynajmniej skoordynowanie planów i strategii, zapewnienie skutecznej współpracy transgranicznej, określenie transgranicznych skutków planowania, planów i strategii. Czyli dyrektywa ma na celu przyjęcie pewnych określonych standardów, wymagań, stawia wymagania czasowe co do tego, kiedy te cele mają być osiągnięte, co wiąże się oczywiście również z kosztami, które muszą być poniesione. I jeden aspekt, jakim zajmuje się nasza komisja, dotyczy kwestii merytorycznych, czy to jest potrzebne, czy też nie, i jakie będą pozytywne elementy związane ze stosowaniem tego. Natomiast drugi obszar oceny i właściwie w tej sprawie te trzy połączone komisje się wypowiedziały, czy tego typu regulacja jest w ogóle potrzebna. Dlatego, że w Unii Europejskiej mamy te trzy rodzaje kompetencji. Kompetencje wyłączne Unii, wtedy Unia je reguluje, są kompetencje wyłączne państw członkowskich i to pozostaje w gestii państw. Natomiast są te kompetencje dzielone, gdzie wtedy my oceniamy, czy zamierzony cel, który ma być regulowany, można osiągnąć na przykład działając wyłącznie w ramach państwa członkowskiego, czy potrzebne są przenoszenia tego zagadnienia na szczebel wyższy, a to z powodu tego, że nie da się tego celu efektywnie osiągnąć na poziomie państwa członkowskiego. I komisjom połączonym wydaje się, że tutaj nie ma potrzeby regulacji wyższego rzędu, dlatego że wszystkie te cele mogą być osiągnięte na poziomie unijnym. Poza tym istotne jest też z punktu widzenia oceny zasady pomocniczości, jaki jest ten cel. I w tym przypadku cel ten nie ma charakteru międzynarodowego, między innymi dlatego, że dotyczy on nie wszystkich państw unijnych. Poza tym jest pewna specyfika, że inna jest specyfika problemów, które występują w obszarze państw Morza Bałtyckiego, inne w obszarze Morza Śródziemnego, czy jeszcze w innym miejscu. Poza tym nie wszystkie państwa, tak jak wcześniej powiedziałem, są morskie, są państwa, które nie są morskimi. Wobec tego my w czasie dyskusji tutaj z panią minister, żeśmy doszli do wniosku, że właściwie tego typu regulacja nie jest potrzebna. I w związku z tym połączone komisje wnoszą właśnie, tak jak na początku powiedziałem, o uznanie przez Izbę, przyjęcie opinii, że jest to niezgodne z zasadą pomocniczości i my tutaj artykułujemy trzy właściwie powody. Pierwszy to jest ten, że cel proponowanego aktu nie musi być realizowany na poziomie Unii Europejskiej, gdyż państwa członkowskie mogą przyjmować takie plany z własnej inicjatywy.
Dalej, że państwa członkowskie, tu jest więcej nawet, że państwa członkowskie bez wprowadzania tej dyrektywy są już obecnie zobowiązane do ich poszanowania na podstawie innych aktów prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego. Czyli to gdzieś już tam jest zapisane, a w tym przypadku właściwie to, co jest jak gdyby nowym w tym projekcie dyrektywy, to jest narzucenie, ujednolicenie terminów, kiedy te rzeczy mają być regulowane, a więc i zobowiązanie państw do ponoszenia odpowiednich kosztów. I to jest w pierwszym punkcie pierwszy argument. Drugi, że oczywiście jest ta wartość dodana, ta, o której najpierw mówiłem, że gdyby to było określone w jakimś standardzie, to pewnie tak, ale jeżeli się szacuje, jakie byłyby korzyści w stosunku do kosztów, to one są, wydaje się, niewspółmierne, tym bardziej, że jak występował rząd o określenie, jakie byłyby koszty, które należałoby ponieść, to okazuje się, że Komisja Europejska ma problemy z oszacowaniem tych kosztów. I wreszcie trzeci argument, który my tutaj zawarliśmy w projekcie opinii, polega na tym, że specyfika różnych obszarów morskich, te specyfiki są różne. Wobec tego trzeba by to regulować w ramach poszczególnych obszarów i nawet gdyby się udało jakiś wspólny mianownik tutaj określić, uważamy, że nie ma takiej potrzeby. Czyli konkludując, można powiedzieć tak, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej już podjął działania legislacyjne, które polegają na ustanowieniu ram prawnych umożliwiających opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. I to realizacja tego musi być też dostosowana do naszych możliwości finansowych. Po drugie, cele dyrektywy mogą być osiągnięte we współpracy regionalnej państw przybrzeżnych, w naszym przypadku basenu Morza Bałtyckiego. I jak wszyscy wiemy, jest Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, HELCOM, i tutaj działa też Komitet do Spraw Przestrzennego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, WASAP. Te dwa podmioty powołały wspólną grupę roboczą HELCOM, WASAP, które już działają właściwie w tym obszarze. I wobec tego to są, były dla połączonych komisji wystarczającymi argumentami, aby zaproponować uznanie tej dyrektywy za niezgodne z zasadą pomocniczości. I na koniec jeszcze dodam tylko, że ta propozycja jest również rozpatrywana przez inne państwa Unii Europejskiej i wiemy, że jest parę takich państw, które podobnie jak my to widzimy, na przykład niemieckie komisje, trzy komisje Bundesratu już przyjęły uzasadnioną opinię, że jest to niezgodne z zasadą pomocniczości. Bundesrat będzie też nad tym głosował. Także budzi to wątpliwości i my chcemy się przyłączyć do tych państw, które uznają, że tego typu regulacja nie jest potrzebna. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.